ja mam pomysł, drogi sąsiedzie. Przebierzemy się i pożartujemy sobie z tego rogaczucha, łapczucha. Z tego rągacza, zmyślacza. Teraz worki wyglądają jak prawdziwe. Zrobimy mu niezły kawałek. 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 Pan Sroka postanowił zająć się przystrajaniem choinki. Rety! Gdzie moje błyskotki? Dlaczego tak się śmiejesz, sąsiedzie? Sam nie wiem. Chyba to sera. No to do dzieła, sąsiedzie. Tymczasem Krecik i Mały Myszek postanowili dać Reniferusowi prezencik. O... Byli już bardzo blisko polany, kiedy nagle... Prawdziwy Mikołaj! Kochany stary druhu, miło cię znowu zobaczyć. Jak się masz na emeryturze, co? Bezczynność trochę męczy. Zaraziłeś mnie tym... twoim śmiechem! A jak tam przygotowania? A no właśnie, prezenty gotowe, sanie odmalowane, ale naczelnik zaprzęgu nadepnął na nakręcanego jeża. I boli go kopytko. Może byś tak, mój druhu, pomógł mi jeszcze i tym razem, co? A to moi nowi przyjaciele. To na pewno od was dostałem te dwa piękne listy. Mamy prezent dla pana Reniferusa. O, bardzo dziękuję. Jaki miły dźwięk. Reniferusie, to ja, twój Mikołaj. Reniferku, wystaw rogi, dam ci serka na pierogi. O, zobacz. Zobacz. Patrz, Reniferusie, koledzy po fachu. Pan Żuk i pan Myszka mieli bardzo zmieszane miny, zwłaszcza kiedy święty Mikołaj poprosił, aby porozdawali prezenty. Ojej! To taki sam obrazek jak u taty na biurku! Zawsze chciałem taki mieć! O, jaki pyszny serek! No a teraz kolej na mnie! Proszę bardzo, zgodnie z waszymi życzeniami. Ale to tajemnica. Wolno otworzyć dopiero pod choinką. Dziękujemy! Dziękujemy. Kochany Mikołaju, dźwięk tego dzwoneczka ożywił dawne wspomnienia. Chętnie poprowadzę twój zaprzęg. Jeszcze nie zapomniałem, jak się wymija gwiazdy. Świetnie! No to w drogę! Tam za lasem czekają sanie! Cała góra prezentów do rozwiezienia! Do widzenia, święty Mikołaju! Do zobaczenia, Reniferusie! Wróć potem i zamieszkaj z nami!